No, to już ostatni karton, Michacia. Pomoże mi ktoś. Okej, już igram. Masz. Dzięki. No nie ma za co. A przyniesiesz jeszcze karton z moimi rzeczami? Ale w aucie już nic nie ma. Jak to możliwe? No a spakowałaś to? No ty miałeś to zabrać z mieszkania. No ale ty mi nic nie mówiłaś, Marzena, więc ja nic nie zabrałem. Typowe dla ciebie. A kiedy przyjedziemy resztę rzeczy? A po te rzeczy to jutro pojedziemy. Okej. Pytaliście w komentarzach, czy nagramy room tour po jego pokoju. To jeśli chcecie, to zostawcie koniecznie łapki w górę. No i wszystko jasne. Muszę jeszcze coś zapytać tatę. To chodź. Tato! Co chcesz? Jutro trzeba przynieść neon. Nie ma problemu, zdemontuję go i przywieziemy. To teraz, Michasiu, rozpakuj do końca swoje rzeczy. Już się robi. O, przypomniało mi się. Jak szedłem z garażu, to spotkałem tą sąsiadkę, co u nas była ostatnio. No i co ci mówiła? No nic, dzień dobry, tyle. A ja myślałam, że masz jakieś newsy. A widzicie, co pisali widzowie w komentarzach? Co? Że sąsiadka nas podsłuchiwała. Ale kiedy? No, w ubiegłym tygodniu, jak tu była. Ale skoro była u nas, to jak mogła nas podsłuchiwać? Nie rozumiecie, jak wyszła od nas, to się wróciła i wtedy podsłuchiwała. Pytanie tylko po co? Nie wiem po co, ale ja myślę, że ona ma coś wspólnego z sąsiadem dziadkiem. Wyobraź sobie, że widzowie pisali, że niby jest jego żoną. To jak kiedyś ją spotkam, to ją po prostu o to zapytam. Czy zna pani starszego siwego pana, który mieszka u nas w bloku? Już widzę, co ona ci odpowie na to. Co? No nic, będzie ściemniała, że go nie zna. I jeszcze jedno. Już wiem, kto pukał do drzwi. Skąd wiesz? No a jak myślisz? Pewnie też widzowie pisali, co? Dokładnie. No to mów! Jakiś facet w czarnej bluzie z kapturem. Może to bliźniak? Ale chwila. Dziadek bliźniak, babcia bliźniak, a teraz bliźniak bliźniak? Idź do nich i zrób tak, jak umówiliśmy się. Tylko żebyś nie zepsuł wszystkiego. Pamiętaj, ja mam na imię Waldek. A ja jestem Wiesława. Dobrze, idziemy. Gotowe? Już wszystko poukładałam. No to już bardzo fajnie wygląda. Nawet nie przypuszczałam, że ty tak szybko przywiezie to biurko. No widzisz, a ja od tygodnia się nie mogę doprosić, żeby tata zdjął lampki z balkonu. Spróbuj jeszcze raz, może tym razem zdejmie. A żebyś wiedziała, właśnie idę. Marek, możesz już zdemontować te lampki z balkonu? Jakie? No te, które tam wiszą od świąt. Okej, nie ma problemu, jutro to zrobię. To już słyszę od tygodnia. Dobra, już to zrobię, tylko muszę kurtkę założyć, bo zimno jest. Tylko jak zapukam, to mi otwórz. Okej. Uff, jak zimno. Tylko wiesz, otwórz po tym, jak zapukam. Dobra. Już idę! Chwila, już! O, dzień dobry pani. Dzień dobry, czy zastałam u państwa Waldka? Przepraszam, kogo? Waldemara. Nie wiem, o kogo chodzi. O, dzień dobry, dziecko, dzień dobry. Przepraszam, a możemy o tym porozmawiać w mieszkaniu? Tak, oczywiście, zapraszam. O, bardzo dziękuję. No to słucham. Sąsiadka przyszła. Gdzie jest tata? Co ty tam robisz? Przecież zimno tam jest. Co ty robisz? No co tak długo? Co ty tam robiłeś? Mama miała drzwi mi otworzyć, jak gdzieś poszła. Ale co ty na balkonie robisz? Mama mówiła, żeby lampki zdemontować, a daj spokój, pada deszcz, zimno jest. Ale co ona tam robi? No sąsiadka przyszła. Po co tym razem? Nie wiem, ale pytała jakiegoś Waldemara. O kogo? Waldemara. A kto to jest ten Waldemar? Nie mam pojęcia. Może to jest jakiś kot? A może pies? O, niestety przykro mi, ale nie mogę pani pomóc. Oj, szkoda, to w takim razie nie będę państwu przeszkadzać. No nic się nie stało, do widzenia. O, już pani otworzę. Zenia? Świetno. Udaję przylepę. Udało się. Ciekawe, jak na to zareagują. Idziemy. Słyszeliście? O kogo ona pytała? Pytała o Waldemara. To może pytała o sąsiada dziadka? No możliwe. No ale mówiłaś, że jak ją spotkasz, to się zapytasz jej wprost. Tak, miało być, ale ona mnie zagadała i zupełnie o tym zapomniałam.
Typowe. Co typowe? No typowe, no. No to co, to może dzisiaj pojedziemy po te kartony, co? No możemy. Ale ja zostaję w domu. No okej, okay, no to my z tatą obrócimy raz, dwa. I to mi się podoba. Ja otworzę. Nie, ja otworzę. Nie, ja otworzę i przy okazji zapytam ją o dziadka sąsiada. No okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Marzeno. No zapraszam. A gdzie pan był, jak pana nie było? Ach, pani Marzeno, musiałem wyjechać na drugi koniec Polski, niech pani sobie wyobrazi. A my próbowaliśmy się dodzwonić do pana. Tak, tak. Za każdym razem było słuchać w słuchawce, nie ma takiego numeru. Zgubiłem telefon, zastrzegłem numer i stąd cała sytuacja. A nigdy bym na to nie wpadła. O, dzień dobry. O, dzień dobry. To zapraszam do kuchni. Tato, nie wierzysz, tu przyszedł. Kto? Pan sąsiad. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie Marku, ale ja właściwie do was w innej sprawie. Proszę państwa, niech to będzie nasza tajemnica. No oczywiście, prawda? Dobrze. Zauważyli państwo, że na osiedlu pojawiła się starsza pani? Tak, sympatyczna, u nas właśnie dzisiaj była. Jak to była? No tak. Przyszła i pytała się jakiegoś pana, jak? Waldemara. Tak, pana Waldka. O, i o tym chciałem z państwem porozmawiać. Niech sobie państwo wyobrażą taką sytuację. Ta pani chodzi po osiedlu i wypytuje o Waldka. Waldemara, czyli o mnie. To nie jest pana żona? A skąd? Ja jej w ogóle nie znam. To dlaczego ona ciągle o pana wypytuje? A skąd mam wiedzieć? Nie mam zielonego pojęcia. No ale co mówi? Że jest moją siostrą. No a nie jest? A skąd? Ja jej w ogóle nawet nie znam. Raz ją tylko spotkałem. Przedstawiła się. Dzień dobry, Wiesława i tyle. To bardzo dziwne. Bardzo. Idę, otworzę. Ale pani Marzeno, tajemnica. Ma się rozumieć. Już idę. O, to znowu pani. O, przepraszam, był może u państwa Waldemar? Nie, nie było. Rozumiem. To do widzenia. To do widzenia. Widzi pan? Cii, bo jeszcze nas usłyszy. Cii, ma pan rację. Do widzenia. Ja myślę, że oni z mną współpracują. No co ty? To jak to możliwe, że sąsiadka babcia do nas akurat przychodzi? Dokładnie w tym samym czasie, jak u nas jest sąsiad dziadek. No nie mam pojęcia. A może słuchajcie, to jest zbieg okoliczności? Obawiam się, że nie. Dajcie znać, co o tym myślicie. To na dzisiaj to już tyle. Zostawcie łapki w górę. No i co do następnego odcinka, to na razie pa!